które generalnie zwykle tego rodzaju spółki nie upadają, bo po prostu są monopolistami na danym rynku i w taryfie między innymi uwzględnia się koszty, co powoduje, że organ tutaj stanowiący decyduje o tym, czy mieszkańcy będą za tą wodę płacili więcej czy mniej, bo tej wody od nikogo innego kupić nie mogą, czy też organ stanowiący dojdzie do wniosku, że z podatków dofinansuje tą różnicę. Panie Prezesie, pytania były głównie do Pana. Prosimy, żeby Pan się odbył. Czy można ad vocem? Proszę. Panie Prezydencie, ale znowu, że jest tak, że to Pan ma instrumenty, a nie organ stanowiący, tylko organ wykonawczy ocenia te wszystkie taryfy. Więc tu proszę nie stosować takiej metody, że dobry organ wykonawczy, zły organ stanowiący, który tak. Państwo macie te instrumenty. Państwo podejmiecie decyzję, czy zysk ma być procent, pół procent, czy w ogóle nie ma być zysku. Więc tutaj nie chciałbym z Panem polemizować w ten sposób, ale znowuż chyba prawo już na tyle tu wszyscy znamy, że już nie ma, nie musimy się przekonywać do rzeczy oczywistych, a nie za właściwie wypowiedzi w takim kierunku, że oto zła rada i nie powiem kto dobry. Dziękuję. Panie radny, myślę, że nie ma sensu, żebyśmy tracili czas na te dyskusje. Natomiast prezydent miasta, nawet gdyby chciał dołożyć mieszkańców do wody, co wnioskował pan radny, to akurat nie leży w jego kompetencjach. To jest kompetencja organu stanowiącego. To prawda. Proszę. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, ja chciałbym przede wszystkim podziękować tutaj Panu Wójcie, który praktycznie wyczerpująco zwrócił uwagę na całokształt tematyki, jeśli chodzi o kwestię wpływu działalności naszej spółki, również w zakresie finansowym, na cenę wody. Oczywiście wszystkie działania, które są podejmowane, będą wpływały na cenę wody i nie będziemy tutaj obłudni, mówiąc, że tak nie jest. Proszę Państwa, ja chciałbym się odnieść przede wszystkim do wartości kredytu, który jest poręczany. 35 milionów złotych to są koszty, które wynikły z tytułu przekroczenia w zakresie rzeczowym i tutaj chciałbym powiedzieć dwa słowa. Otóż, proszę Państwa, całość przedsięwzięcia, które Państwo akceptowaliście jako inwestycja o nazwie poprawy gospodarki wodnej, była bilansowana kosztowo na podstawie informacji wówczas dostępnych w zakresie technicznym, inwentaryzacyjnym, co za tym idzie, i w konsekwencji z kosztorysowaniem w 2004 roku. W związku z czym fizycznie nie było możliwym, aby przewidzieć wszystkie, przy tej skali przedsięwzięcia, wszystkie możliwe aspekty techniczne wynikające w wielu sytuacjach z kolizji w infrastrukturze miejskiej z innymi urządzeniami technicznymi, ze sprawdzeniem stanu faktycznego z tym, co było w dokumentacjach i stąd zakres przekroczeń rzeczowych. Drugą sprawą, równie istotną, są tematy finansowe, czyli ten element, który wpływa na dzień dzisiejszy na konieczność starania się o kredyt, to właśnie różnice kursowe, ponieważ całość przedsięwzięcia, które jest współfinansowane ze środków europejskich, w tym zakresie, w którym partycypuje Unia, jest uwzględniany koszt w euro.
wartość kontraktu w związku z tym również w konsekwencji jest wrażliwa na różnice kursowe, które występują. Stąd ta wartość kredytu, która jest na dzień dzisiejszy, konieczna do podjęcia. Odnosząc się do pytania dotyczącego poręczenia i wpływu, jak pytał pan Więcław, na obniżenie kosztów kredytu. Otóż na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. W przyszłym tygodniu będzie rozstrzygnięcie tego przetargu. Wówczas będziemy mogli już doprecyzować konkretnie, jaki rząd wielkości jest to koszt. Jeśli chodzi o kwestie poręczenia, na pewno jest to element, który powoduje, że jest to dla potencjalnego banku, który udzieliłby nam tego kredytu, bardzo dobre zabezpieczenie, automatycznie wpływa na podwyższenie wiarygodności i obniżenie kosztów pieniądza. Ten kredyt na dzień dzisiejszy jest koniecznością w celu kontynuacji działań, które zostały podjęte przez gminę w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Stąd prośba o poręczenie tego kredytu. Dziękuję. Panie prezesie, ja przepraszam, panie prezesie, ja pewne rzeczy nie rozumiem. Pan mówi, że pan jest w trakcie procedury przetargowej, a my tutaj jesteśmy w trakcie uchwalania poręczenia dla pana. To proszę powiedzieć, czy w trakcie tej procedury przetargowej pan określił te warunki dla, w tej procedurze, że ten kredyt będzie poręczany przez samodzielnie przez przedsiębiorstwo, czy też jest możliwość poręczenia go przez gminę? Bo tu żeśmy się, panie prezesie, jakby w sposobie myślenia rozjechali. Bo pan, procedując, prowadząc postępowanie przetargowe, na dzień dzisiejszy, według mojej wiedzy, nie mógł zawrzeć w warunkach tego przetargu to, że kredyt ten będzie poręczony przez gminę, bo ten fakt dopiero ma w tej chwili za chwileczkę mieć miejsce. Proszę mi powiedzieć, jak to właściwie jest naprawdę. Otóż, jeżeli chodzi o poręczenie, oczywiście udzielacie go państwo i dla nas przede wszystkim to jest wymóg banków. To jest wymóg banków. My na dzisiaj w naszym postępowaniu zakładamy możliwość poręczenia przez gminę. Jest to swego rodzaju, nazwijmy to, warunkowe podejście do tego tematu, jeżeli chodzi o możliwość zaciągnięcia tego kredytu. Ponieważ spółka na dzień dzisiejszy nie ma możliwości, wszystko jest praktycznie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o możliwość zastawienia, jest praktycznie rzecz biorąc już obciążone. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. No i właśnie do tego zmierzało. To zarówno podkreślał pan radny Budka, jak i pan radny Więcław. Chcieliśmy po prostu usłyszeć, skoro spółka nie ma możliwości dalszego obciążania, to jest to też związane z tym, że spłata tego kredytu będzie bardzo trudna i oczywiście można ją rozwiązać poprzez podniesienie ceny wody lub poprzez realizację tego poręczenia, o którym dzisiaj rozmawiamy. I to samo wyartykułował pan radny Wiecław, pytając, czy spółka planuje razem z miastem i razem z pani prezydent, że to poręczenie zostanie zrealizowane.
Czyli teraz poręczamy, spółka zaciąga kredyt.